Anka gotuje. Gotuj i ty. Cześć. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak przygotować ciasteczka dla psa. Przede wszystkim będziemy potrzebowali wątróbkę. Ja tutaj mam wątrobę wieprzową, około 1,2 kg. Oprócz tego 400 g wędzonego boczku, 300 g mąki pszennej, 200 g mąki żytniej, około jednej szklanki bulionu, a do polewy czy też glazury potrzebujemy jedno białko i 3 łyżki łagodnego keczupu. Na początek boczek kroję w kosteczkę, wrzucam na patelnię i podsmażam go na złoto. Gotowy boczek przekładam do garnka i zajmuję się wątróbką, którą kroję na mniejsze kawałki i również wrzucam na patelnię. Podsmażam tak, aby straciła swój czerwony kolor i przestała być surowa. Nie za długo, tak aby nie stwardniała, przekładam ją również do garnka, w którym znajduje się boczek. Wszystko razem blenduję na jednolitą masę i następnie tą mięsną masę przekładam do robota i mieszam z obiema mąkami oraz z bulionem. Zagniatam ciasto i następnie z takiego gotowego ciasta odrywam po kawałeczku i formuję na dłoni kuleczki. Każdą kuleczkę rozpłaszczam widelcem i w ten sposób moje ciasteczka zyskają dodatkowy wzorek. Układam ciastka na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piekę około 2 godzin w 120 stopniach. Po tym czasie białko mieszam z keczupem i pędzelkiem, tak powstałą glazurą, smaruję każde ciasteczko. I następnie ciasteczka dopiekam jeszcze przez pół godziny w piekarniku w około 110 stopniach. Jak widzicie, nie zdążyłam jeszcze ciastek wyjąć z piekarnika. Dobrze, że nie są już gorące. Ciasteczka, które zrobiłam, zdecydowanie będą przysmakiem milusińskich. Polecam Wam je serdecznie. Zapraszam na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was gorąco i życzę smacznego Waszym milusińskim.